Rozdział trzeci, w którym Reineran dowiaduje się, że musi się strzec baby i panny. Niezła była. Ocenił Charley. Ta jajecznica. Smak, prawda, nieco psu seler, zupełnie się z jajkami nie komponujący. Kto na rany boskiej po co pakuje do jajecznicy tarty seler? To jakaś rozbuchana kulinarna fantazja miłej pani gospodyni. Pani gospodyni nawiasem, niewiasta niczego sobie, niczego. Kształty Junony, ruchy pantery w oku błysk. Ach, może też wynajmę u niej izbę i trochę pomieszkam. Myślę o zimie. Teraz długo tu nie zabawię, bo jak nie jutro, to pojutrze Prokop rozkaże wymarsz. Pociągniemy, jak się gada, pod Kolin. Odpłacić za zdradę panu Bożkowi z Miletinka. Hola, Rajmarze, czy my idziemy, aby we właściwą stronę? Pragę znam średnio, ale czy nie powinniśmy iść raczej tam, za ratusz nowomiejski, w stronę klasztoru karmelitów? Idziemy przez Zderaz, do przystani pod Targiem Drzewnym. Popłyniemy łodzią. Wełtawo! Jak najbardziej, zawsze tak robię ostatnio. Mówiłem ci, pracuję w szpitalu Bohuslawu. To jest niedaleko Franciszka. By tam dotrzeć, trzeba drałować przez całe miasto. To więcej niż pół godziny marszu. A w dni targowe należy doliczyć drugie pół godziny stania w tłoku pod zakorkowaną bramą swatochawelską. Łodzią jest szybciej i wygodniej. Kupiłeś więc łódź? Charley kiwnął głową z kiepsko udawaną powagą. Dobrze się tu widzę po wodzi medykom. Noszą się wytwornie, mieszkają luksusowo, śniadają obficie, obsługiwani przez atrakcyjne wydówki. Każdy wzorem weneckich patrycjuszy ma własną gondolę. No chodźmy, chodźmy. Pilno mi ją ujrzeć. Przycumowana do nabrzeża szeroka, płaskodenna łódź w niczym raczej nie przypominała weneckiej gondoli. Być może dlatego, że służyła do transportu warzyw. Charley nie pokazał rozczarowania, wskoczył zręcznie na pokład i rozsiadł się między koszami. Reinevan przywitał się z Flisakiem. Pół roku temu wyleczył mu nogę, paskudnie przygniecioną burtami dwóch barek, za co kursujący codziennie z pszar do bubnów Flisak odwdzięczał się gratisowym transportem. No, powiedzmy prawie gratisowym. W ciągu minionego półrocza Reinevan zdążył już leczyć żonę Flisaka i dwoje spośród sześciorga jego latorośli. Za chwilę ciężka od marchwi, rzepy i kapusty krypa odbiła od brzegu i popłynęła, zanurzona głęboko, wełtawskim nurtem. Woda, oprócz wiórów i sęków, niosła mnóstwo kolorowych liści. Był już wrzesień. Prawda, wyjątkowo ciepły. Oddalili się od brzegu, przepłynęli przez jaz i bystrzynę, wokół której ostro biły bolenie prześladujące ławice u klei. Wśród licznych zalet takiej żeglugi, zauważył bystro Charley, nie najmniej ważną jest możliwość pogadania bez obawy, że ktoś podsłucha. Możemy tedy kontynuować wczorajszą wieczorną pogawędkę. Wczorajsza pogawędka, zaczęta wieczorem i przeciągnięta w głęboką noc, tyczyła, ma się rozumieć, głównie ewenementów ostatnich miesięcy. Od bitwy tachowskiej po niedawny pucz Hynka z Kolsztejna i jego konsekwencje. Reinevan powtórzył Charleyowi wszystko, czego przed tygodniem dowiedział się od Jana ze Smilżyc. I opowiedział o powziętych zamierzeniach. Zamierzeń tych, jak można było oczekiwać, Charley absolutnie nie aprobował. Nie aprobował ich ani wczoraj, ani dziś. To pomysł całkiem nierozumny. Powtórzył opinię. To kompletne szaleństwo. Wracać na Śląsk i szukać zemsty. Gdybym nie wiedział lepiej, pomyślałbym, żeś wcale nie zmądrzał przez ostatnie 2 lata. Ba, tuszyłbym, żeś jeszcze bardziej zgłupiał. Ale przecież tak nie jest. Zmądrzałeś, Reinmarze. Dowodzi wszak tego twój postępek ze Smirzyckim. Miałeś go w ręku na łasce i niełasce. I co? Puściłeś wolno. Rozżalony śmiercią brata, żądny odwetu, a wypuściłeś. Bo rozumem, mając go wszakże, ogarniasz bezsens takiej zemsty.
Winny śmierci twojego brata nie jest wszak Smirzycki. Ów Birkard Grelenort, choć być może zabił Peterlina własnoręcznie, biskup wrocławski Konrad, choć wydał rozkaz, winy paradoksalnie również nie ponoszą. Tym, co zabiło Peterlina, był bowiem historyczny czas. To historyczny czas. Wtedy, zimą roku 1425, przywiódł Ambroża pod Radków i Bardo. To historia! Nie mieszkańcy Kutnej Chory! Strącała pojmanych husytów do kopalnianych szybów. To nie Węgrzy Luksemburczyka, lecz historia gwałciła i zażynała baby w zdobytych Lounach. To nie Rzyszka, lecz historia mordowała i paliła żywcem ludzi w Chomutowie, Beruniu i Czeskim Brodzie. To również historia zabiła Chynka z Kolsztejna. Szukać zemsty? Na historii? Być jak król Xerxes, batorzący morze? Reynevan pokręcił głową, ale się nie odezwał. Dopłynęli do wyspy Trawni. Od lewego brzegu wciąż niosło spalenizm. W maju roku 1420, podczas zażartych walk z wojskiem wiernym królowi, małą stranę podpalono tak skutecznie, że cała niemal legła popiołem i faktycznie leżała nim po dziś dzień. Próbowano, prawda, odbudowywać, ale jakoś bez serca i zapału. Było wszak bez liku innych zmartwień. Historia skutecznie dbała, by ich nie zabrakło. W świetle procesów historycznych, podjął Charley, patrząc na czarne resztki nadbrzeżnych młynów, można więc przyjąć, żeś już wziął odwet za brata, albowiem idziesz w jego ślady. Kontynuujesz dzieło, którego on nie dokończył. W ramach schedy po bracie przyjąłeś komunię sub utraque specie i jesteś husytą. Peterlin, wiem to. Dotarły do mnie informacje. Był faktycznie wierzącym utraquistą. Służył sprawie kielicha z faktycznego przekonania. Mówię o tym, bo nie brakowało takich, którzy robili to z innych pobudek. Niekiedy bardzo brzydkich, a zawsze bardzo prozaicznych. Ale powtarzam, nie dotyczy to ani twego brata, ani, jak sądzę, ciebie. Ty wszak szczerze i z oddaniem, bez cienia wyrachowania, walczysz dla sprawy i religii, dla których twój brat dał się zabić. Nie wiem, skąd się to bierze, Charleyu, ale w twoich ustach rzeczy najbardziej podniosłe potrafią brzmieć jak jakiś karczemny żart. Wiem, że niezwykłeś szanować świętości, ale... Świętości? Przerwał demeryt. Reinmarze, czy ja dobrze słyszę? Nie imputuj mi, proszę. Zacisnął wargi Reynevan. Ani perfidii, ani braku własnego zdania. Owszem, zbliżył mnie do husytów fakt, że Peterlin dla nich zginął. Wiem, jakim mój brat był człowiekiem. Bez wahania staję po stronie, po której się opowiadam. Ale ja mam swój rozum, swój własny. Sprawę przemyślałem i osądziłem w duszy. Komunię z kielicha przyjąłem z pełnym przekonaniem, albowiem popieram 4 artykuły, popieram naukę Wiklefa, popieram husytów w kwestii liturgii i interpretacji Biblii. Popieram ich światopogląd i program budowania sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwości? Przepraszam, jakiej? Omnia sunt communia, Charleyu. Wszystko wspólne. W tych słowach mieści się cała sprawiedliwość boska. Nie ma wielkich, nie ma małych, nie ma bogaczy, nie ma biedoty. Wszystko wspólne. Komunizm! Czy to nie brzmi pięknie? No, dawno nie słyszałem czegoś równie pięknie brzmiącego. Dlaczego taki sarkazm? Ach, nie przejmuj się. Brzmij dalej. A czym to jeszcze ujęli cię, wiklefiści? Całą duszą i sercem popieram zasadę sola scriptura. Do Pisma Świętego niczego dodawać nie trzeba i nie można. Pismo jest dostatecznie przejrzyste, by każdy wierzący mógł pojąć je bez komentarza Zambony. Między wiernymi a Bogiem nie potrzeba pośredników. Przed Stwórcą wszyscy są równi,
Autorytet papieża i kościelnych dostojników uznawać można tylko wówczas, gdy jest on zgodny z wolą Najwyższego i Pismem Świętym. W szczególności zaś majątek został księżom powierzony celem pełnienia obowiązków nałożonych przez Chrystusa i Pismo. Jeśli księża z obowiązków tych się nie wywiązują, jeśli grzeszą, majątek należy im odebrać. O! Ożywił się Charley. Odebrać? Tak mi brzmi. Takie brzmienie mi lubę. Nie drwi. Czy nigdy nie zastanawiałeś się, dlaczego właśnie tu, w Czechach, w Pradze, z roznieconej przez konstancjański stos iskry rozgorzał taki pożar? Powiem ci, czy wiesz, ilu było duchownych w praskiej diecezji? 6000. Ile było klasztorów? 160. Czy wiesz, że w samej Pradze co 20 człowiek nosił habit lub sutannę? A ile było w Pradze far? 44. Wrocław, przypomnę, ma 9. W samej tylko katedrze świętego Wita było równo 300 kościelnych stanowisk. Czy przedstawiasz sobie majątek wyciągany z prebend i annat? Nie, Charley'u, tak dłużej być nie mogło i nie może. Sekularyzacja dóbr kościelnych jest absolutnie konieczna. Kler panuje nad zbyt potężną własnością doczesną. Nie chodzi tu już o przykazania chrystusowe, o powrót do ewangelicznego ubóstwa, do sposobu życia Jezusa i apostołów. Tak ogromna koncentracja majątku i władzy musi powodować gniew i napięcia społeczne. To się musi skończyć. Ich bogactwo, ich zdzierstwa, ich pycha, ich buta, ich władza muszą wrócić do tego, czym byli, czym nakazał im być Chrystus, ubogimi i pokornymi sługami. I nie Joachim Sfiore pierwszy na to wpadł. Nie Ockham, nie Waldhauser, nie Wiklew i nie Hus, lecz Franciszek z Asyżu. Kościół musi się odmienić, zreformować. Z kościoła magnatów i polityków, pyszałków i głupców, obskurantów i hipokrytów, z kościoła inkwizytorów, z kościoła kroczących na czele krucjat zbrodniarzy, kreatur takich jak choćby nasz wrocławski biskup Konrad, musi przeobrazić się w kościół Franciszków. Ty się marnujesz po szpitalach. Powinieneś być kaznodzieją. Względem mnie ściągnij jednak nieco cugle. W taborze mamy kaznodziejów dość, ba w nadmiarze nawet. Do przesytu bywa potrafi się przy kazaniu śniadanie cofnąć. Miejże więc litość nad jajecznicą z selerem i wyhamuj nieco. Zaraz jeszcze gotoweś wjechać na Symonię i rozpustę. A bo to i prawda. Nikt nie przestrzega kościelnych ślubów ani reguł. Od Rzymu po sam dół, po najbardziej zapadłą parafię nic, tylko świętokupstwo, rozwiązłość, pijaństwo, demoralizacja. Dziwić się, że powstają analogie do Babilonu i Sodomy, że są skojarzenia z Antychrystem, że krąży powiedzenie omne malum a clero. Dlatego jestem za reformą, choćby i najradykalniejszą. Charley oderwał wzrok od zgliszcz siedziby przeoratu Joannitów i osmalonych murów kościoła Panny Marii Końca Mostu. Jesteś za reformą, powiadasz. Ucieszę tedy twe uszy opowieścią o tym, jak my, Boży bojownicy, wdrażamy teorię w życie. W maju tego roku wieść o tym pewnie doszła do twych uszu. Ruszyliśmy pod Prokopem Gołym z Rejzą na Łużyce. Puściliśmy z dymem i ograbiliśmy ładnych parę przybytków kultu, w tym kościółki i klasztorki w Hirschfeld, w Ostritz i w Bernstadt, a także, co może cię zainteresować, koło Frydlandu, w dobrach Ulryka Biebersteina, bodajże wuja twojej ukochanej Katarzyny. Z Gorzelca, choć szturmowaliśmy, zdobyć nam się nie udało, ale w Lubaniu, wziętym w piątek przed niedzielą kantatę, nadybaliśmy kilkunastu księży i mnichów, w tym zbiegów z Czech, dominikanów, którzy w Lubaniu właśnie znaleźli azyl. Tych Prokop kazał stracić bez litości, więc straciliśmy. Czeskich klechów się spaliło, niemieckich zatłukło albo potopiło w Kwisie. Podobną w skali jatkę urządziliśmy 4 dni później w Złotoryi. O, dziwną masz minę. Nudzę cię? Nie, ale zdaje się, że mówimy o zupełnie różnych rzeczach. Czyżby? Pragniesz, mówisz, odmieniać Kościół.
Opowiadam więc, jak my go odmieniamy. Chcesz, głosisz reform, choćby i najradykalniejszych. Przypomnę ci, że reformowali już rozwydrzonych prałatów nawet królowie. Polski Bolesław Śmiały, angielski Henryk II Plantagenet, Wacław IV tu w Pradze. Ale co to dało? Jeden stracony w ich szycie, Stanisław ze Szczepanowa, jeden zasztyletowany bezczelny klecha, Tomasz Becket, jeden utopiony aferzysta, Jan z Pomuku, kropla w morzu. Za mało radykalnie. Detal zamiast hurtu. Jeśli o mnie idzie, wolę metody Żyżki, Prokopa, Ambroża. Skutki są zdecydowanie widoczniejsze. Mówiłeś, że przed rewolucją co 20 prażanin chodził w sutannie lub w habicie. A ilu dzisiaj takich spotkasz na ulicy, co? Nie wiem. Uważaj, wpływamy pod kamienny most, z niego zawsze plują, a czasami szczają. Fakt. Na balustradach mostu roiło się od uliczników usiłujących opluć lub obsikać każdą przepływającą dołem łódkę, barkę lub szkutę. Szczęściem dołem przepływało zbyt wiele łodzi, by ulicznicy zdołali spostponować więcej niż kilka. Łodzi Rejnewana i Szaleja sprzyjało szczęście. Nurt niósł ich bliżej lewego brzegu. Przepłynęli obok mocno poszkodowanego pałacu arcybiskupiego i ruin klasztoru Augustianów, a dalej nad małostrańskim pogorzeliskiem nad rzeką imponująco wznosiła się skała Hradczan, dumnie zwieńczona hradem i strzelistymi wieżami katedry świętego Wita. Flisak pchnął drągiem łódź w nurt, popłynęli szybciej. Prawy brzeg za murem wypełniała już zwarta zabudowa staromiejska. Brzeg lewy był bardziej sielski. W całości niemal zajmowały go winnice. Niegdyś, przed rewolucją, należące w większości do klasztorów. Przed nami... Demeryt wskazał wieżę kościelną na prawym brzegu. Franciszek, jeśli się nie mylę. Wysiadamy? Jeszcze nie. Podpłyniemy pod jazd. Stamtąd na Sukiennicką mamy 3 kroki. Szareju? Słucham. Zwolnij na moment. Nic nas nie nagli, ja chciałbym... Szarlej zatrzymał się. Pomachał panienkom w mydlarni, wywołując koncert piskliwego śmiechu. Zademonstrował zgięty łokieć dzieciarni, pokazującej języki i wykrzykującej dziecinne obelgi. Przeciągnął się, spojrzał na słońce wyglądające zza wieży kościoła. Domyślam się, czego chciałbyś. Wysłuchałem twoich wynurzeń o procesach historycznych. Że zaś zemsta to rzecz płonna, Samson powtarza mi co dnia. Król Xerxes, batorzący morze, jest żałosny i śmieszny. Tym niemniej... Słucham z uwagą i rosnącym niepokojem. Z wielką chęcią dorwałbym sukinsynów, którzy zabili Peterlina. Zwłaszcza tego Birkarta Grelenorta. Szarlej pokręcił głową. Westchnął. Tego właśnie się obawiałem, że to powiesz. Czy przypominasz sobie, Reinmarze, drogi Śląsk sprzed 2 lat? Czarnych jeźdźców wołających: jesteśmy! Nietoperze w Boże Cysterskim? Wówczas nasze tyłki uratował Huon von Zagar. Gdyby wtedy Huon nie zdążył na czas, skóry z naszych tyłków wisiałyby dziś wysuszone pięknie u owego Birkarta nad kominem. Pomijam już drobny fakt, że ów Birkart to ewidentnie sługus biskupa Konrada, najpotężniejszej osobistości całego Śląska. Człowieka, któremu wystarczy mały palec skrzywić, by nas na pale wbito. A sam ów Grelenort to też nie jakiś zwykły zbir, ale czarownik. Typ w ptaki potrafi się zmieniać. A ty chcesz go, opowiadasz, dorwać? A jak? Ciekawość. Znalazłby się sposób. Zawsze się znajdzie. Wystarczy chęć szczera. I trochę sprytu. Wiem, to szaleństwo wracać na Śląsk. Ale nawet szaleńcze przedsięwzięcia mogą się powieść, jeśli szaleć według rozważnego planu, prawda? Szarlej spojrzał nań bystro. Zauważam... Oznajmił. Wyraźny, a interesujący wpływ twoich nowych koneksji.
Myślę rzecz jasna o osławionym towarzystwie z apteki pod Archaniołem. Nie wątpię, że mnóstwa rzeczy można się od nich nauczyć. Szkopuł w tym, by z mnóstwa umieć wyselekcjonować te, których uczyć się warto. A jak tam z tym u ciebie, co? Staram się. Chwali ci się. A powiedz mi, jak ty się w ogóle z nimi skumał? Nie było chyba łatwo? Nie było. Reinevan uśmiechnął się do wspomnień. Prawdę rzekłszy, potrzebny był graniczący z cudem przypadek, zbieg okoliczności. I przedstaw sobie, zdarzyło się coś takiego. W pewien upalny lipcowy dzień roku pańskiego 1426. Svatopluk Fraudinst, główny lekarz szpitala Krzyżaków z gwiazdą przy Kamiennym Moście, był mężczyzną w sile wieku, postawnym i przystojnym na tyle, by móc bez specjalnego wysiłku uwodzić i przy byle okazji chędożyć pracujące w szpitalu przedrewolucyjne benedyktynki wypędzone przez kusytów z ich własnego klasztoru. Nie było niemal tygodnia, by nie dało się słyszeć, jak zaciągnięta przez doktora do komórki siostrzyczka jęczy, stęka i wzywa świętych. Że Svatopluk Fraudinst jest czarodziejem, Reinevan podejrzewał od samego początku, od pierwszego dnia, gdy podjął pracę u szpitalników i zaczął asystować chirurgowi w operacjach. Po pierwsze, Svatopluk Fraudinst, były kanonik wyszehradzki, doktor medycyny Uniwersytetu Karola, mający licencja docendi w Salerno, Padwie i w Krakowie, był uczniem Mateja z Bechyni, bliskiego współpracownika słynnego Brunona z Osenbrue. A mistrz Bruno z Osenbrue był swego czasu chodzącą legendą europejskiej medycyny, a Mateja z Bechyni mocno podejrzewano o pociąg do alchemii i magii, tak białej, jak i czarnej. Sam fakt, że Svatopluk Fraudinst para się chirurgią, też był wiele mówiący. Medycy uniwersyteccy chirurgią rąk nie brudzili, zostawiając ją katom i balwierzom, nie zniżali się nawet do flebotomii z własnych katedr wychwalanej jako remedium na wszystko. Lekarze zaś, będący magikami, od chirurgii nie stronili i byli w niej dobrzy. A Fraudinst był chirurgiem niesamowicie wprost sprawnym. Jeśli do tego dorzucić typowe manieryzmy w mowie i gestach, jeśli dołożyć noszony zupełnie jawnie pierścień z pentagramem, jeśli dodać pozornie nieistotne i czynione niby niechcący aluzje, można było być niemal pewnym sprawy, czyli tego, że Svatopluk Fraudinst miał z czarnoksięstwem kontakt zdecydowanie bardziej niż przelotny i że próbuje wysądować Reinevana na podobną okoliczność. Rzecz jasna, Reinevan pilnował się bardzo, lawirował i omijał zasadzki najsprytniej jak umiał. Czasy były trudne i pewnym nie można było być niczego i nikogo. Aż pewnego dnia w lipcu, w Wigilię świętego Jakuba Apostoła, zdarzyło się, że do szpitala przyniesiono z pobliskiego tartaku tracza, groźnie zranionego ostrzem pili. Krew lała się jak z cebra, a Fraudinst, Reinevan i przedrewolucyjna benedyktynka robili, co mogli, by przestało się lać. Szło im marnie. Może przez rozległość rany, może po prostu mieli kiepski dzień. Gdy po raz kolejny siknęła mu prosto w oko krew z arterii, doktor Svatopluk zaklął sążniście. Tak ohydnie, że benedyktynka najpierw się zachwiała, a potem uciekła. A doktor zastosował zaklęcie wiązania, zwane też czarem Alkmeny. Zrobił to jednym gestem i jednym słowem. Reinevan w życiu nie widział równie sprawnie rzuconego zaklęcia. Arteria zamknęła się natychmiast. Krew momentalnie zaczęła czernieć i krzepnąć. Fraudinst obrócił ku Reinevanowi zalaną juchą twarz. Było oczywiste, czego chce. Reinevan westchnął. Quare insidiaris anima mea. Wymamrotał. Czemu czyhasz na mnie, Saulo? Ja się zdekonspirowałem. Ty też musisz. Wyszczerzył zęby czarownik. Nurze, ostrożna wróżko z Endor. Nie bój się. Non venit tibi quicquam mali. Rzucili zaklęcie razem, unisono,
siłą mocnej kolektywnej magii wiążąc i zasklepiając wszystkie naczynia. I tenże doktor medycynę, domyślił się Szarlej, wprowadził cię do kongregacji magików zbierających się w aptece pod Archaniołem. Tej oto, do której właśnie się zbliżamy. Szarlej domyślał się dobrze. Byli na Sukiennickiej. Aptekę było już widać za szeregiem warsztatów przędzarniczych, tkalni i kramów bławatnych. Nad wejściem, wysoko nad drzwiami, wisiał wykusz z wąziutkimi okienkami przyozdobiony drewnianą figurą uskrzydlonego archanioła. Figurę mocno dość nadkąsił ząb czasu i nie było jak rozpoznać, który to z archaniołów. Reynevan nigdy nie pytał. Ani za pierwszym razem, przyprowadzony przez Fraudinsta w sierpniu 1426, w wypadającym we czwartek dniu ścięcia świętego Jana Chrzciciela, ani później. Zanim wejdziemy... Reynevan ponownie zatrzymał Szarleja. Jeszcze jedna rzecz. Prośba. Bardzo cię proszę, byś się powstrzymywał. Szarlej tupnął, by odkleić od buta resztkę kupy na pierwszy rzut oka bodajże psiej. Choć pewności nie było, w okolicy kręciły się też dzieci. Jesteśmy... Ponowił z naciskiem Reynevan. Coś Samsonowi dłużni. Po pierwsze... Szarlej uniósł głowę. Już to mówiłeś. Po drugie, to nie ulega kwestii. To nasz druh. Tych trzech słów wystarczy za wszystko. Cieszę się, że tak do tego podchodzisz. Wierzysz w to, czy nie wierzysz, wątpisz, czy nie, ale pogódź się z faktem. Samson nie jest w naszym świecie uwięziony. Jest jak inkluz zamknięty w obcej mu cielesnej powłoce. Nie najpiękniejszej zresztą, przyznasz. Robi co może, by się wyzwolić. Poszukuje pomocy. Być może nareszcie znajdzie ją tu, w Pradze, pod Archaniołem. Być może właśnie dziś, bo właśnie... Bo właśnie... Przerwał z lekkim odcieniem zniecierpliwienia w głosie demeryt. Przybył z Salzburga i zagościł pod Archaniołem światowej sławy magik. Magnus Nigromanticus. To, co nie udało się czarownikom praskim, być może uda się jemu. Mówiłeś mi już o tym. Razy co najmniej kilka. A ty za każdym parskałeś i robiłeś kpiące miny. To u mnie odruchowe. Tak reaguję, gdy słyszę o magii, o inkluze. Proszę cię więc. Uciął dość ostro Reynevan. Byś dziś opanował odruchy. Byś pomny na przyjaźń z Samsonem nie parskał i nie robił min. Obiecujesz? Obiecuję. Nie będę robił min. Kamienna twarz. Ani razu. Niech mnie Bóg skaże, nie ryknę śmiechem, gdy mowa będzie o czarach, o demonach, o paralelnych światach i bytach, o ciałach astralnych. Szarleju! Milczę! Wchodzimy. Wchodzimy. W aptece było ciemno. Wrażenie mroku potęgował kolor boazerii i mebli. Gdy wchodziło się ze słońca, jak oni teraz, przez moment nie widziało się kompletnie nic. Można było tylko stać, mrugać i wciągać w nozdrza ciężki zapach kurzu, kamfory, mięty, miodu, ambry, saletry i terpentyny. Do usług, wać panów, do usług. Wać panowie życzą. Zza kontuaru, dokładnie tak samo jak przed ponad rokiem w ścięcie Jana Chrzciciela, wyłonił się, świecąc w półmroku łysiną, Benesz Kejwal. Czymżeż? Spytał dokładnie tak samo jak wtedy. Czymżeż służyć mogę? K
Kremor Tartarii? Spytał od niechcenia Svatopluk Fraudins. Posiadasz waszmość? Kremor... Aptekarz potarł łysinę. Tartarii? Nie inaczej. Potrzeba mi też nieco unguentum populeum. Reineven przełknął ślinę w zdumieniu. Z tego, co zasłyszał, w aptece pod archaniołem Svatopluk Fraudins winien być gościem znanym i szanowanym. A łysy aptekarz sprawiał wrażenie, jakby widział go pierwszy raz w życiu. Unguentum jest świeżo przyrządzone, ale o Kremor Tartarii trudniej minie. Wiela potrzeba? 10 drachm. A 10, tyle to może najdę. Poszukam. Wejdźcie panowie do środka. Dopiero znacznie później Reinevan dowiedział się, że rytuał powitalny, z pozoru idiotyczny, miał swoje uzasadnienie. Kongregacja apteki pod Archaniołem działała w głębokim utajnieniu. Jeśli wszystko było w porządku, przychodzący do apteki prosił o 2, zawsze o 2 leki. Gdyby poprosił o 1, znaczyłoby to, że jest szantażowany lub śledzony. Jeśli by zaś w samej aptece były zasadzka i kocioł, Benesz Kejwal ostrzegłby tym, że miałby tylko połowę którejś z żądanych ilości. Za sklepową ladą, za dębowymi drzwiami, kryła się właściwa apteka z typowym dla apteki wyposażeniem. Nie brakowało ani szafy z 1000 szufladeczek, ani licznych słojów i butli z ciemnego szkła, ani mosiężnych moździerzy, ani wag. U powały wisiało na sznurku wysuszone monstrum. Standardowa dekoracja pracowni czarodziejskich, aptek i kuglarskich but. Syrena, pół dziewica, pół ryba, będąca w rzeczywistości spreparowaną płaszczką. Odpowiednio rozpłatana, rozpięta na desce i wysuszona ryba faktycznie nabierała syreniego kształtu. Nozdrza udawały oczy, a wyłamane chrząstki płetw ramiona. Falsyfikaty produkowano w Antwerpii, Genui, dokąd płaszczki trafiały od kupców arabskich lub wszędobylskich żeglarzy portugalskich. Niektóre były wykonane tak udatnie, że tylko z największym trudem dawały się odróżnić od prawdziwych morskich syren. Istniał jednak niezawodny probierz autentyczności. Prawdziwe syreny były mianowicie co najmniej 100-krotnie droższe od podróbek. I żadnej z aptek nie było na nie stać. Antwerpska robota. Charley okiem znawcy otaksował wysuszoną paskudę. Sam kiedyś opędzlowałem kilka podobnych, szły jak woda. We Wrocławiu w aptece pod Złotym Jabłkiem jedna wisi do tej pory. Benesz Kejwal spojrzał na niego ciekawie. Jako jedyny z czarowników Archanioła nie był pracownikiem uniwersyteckim, nie studiował nawet. Aptekę zwyczajnie odziedziczył. Był jednak niezrównanym farmaceutą i mistrzem w sporządzaniu leków, czarodziejskich i zwykłych. Jego specjalnością był afrodyzjak ze sproszkowanych bedlek, orzeszków piniowych, kolendry i pieprzu. Żartowano, iż po zażyciu tego specyfiku nawet nieboszczyk zrywał się z mar i w podskokach pędził do burdelu. Idźcie panowie do dolnej izby. Tam są wszyscy. Czekają na was. A ty, Beneszu? Nie idziesz? Chciałbym. Westchnął aptekarz. Ale muszę stać za kontuarem. Ludzie przychodzą bez przerwy. Źle wróżę temu światu, jeśli tylu na nim chorych, zbolałych i zdanych na leki. A może... Uśmiechnął się Charley. To tylko hipochondria. Wtedy wróżę temu światu jeszcze gorzej. Pośpieszajcie, panowie. Aha, Reinevan, uważaj na księgi. Będę uważał. Z apteki wychodziło się na podwórze. Zielona od mchu studnia przesycała powietrze niezdrową wilgocią. Dzielnie sekundował jej w tym ocieniający murkoślawy krzak czarnego bzu, wyrastający, rzekłbyś, nie z ziemi, lecz z kupy zbutwiałych liści. Krzak skutecznie maskował małe drzwi. Ościeżnica była w całości niemal zasnuta pajęczynami, grubo i gęsto. Było oczywistym, iż od lat przez te drzwi nikt nie przechodził. Iluzja! Wyjaśnił spokojnie doktor Svatopluk, zagłębiając rękę w kokonie pajęczym. Magia iluzoryczna, prosta zresztą, szkolna wręcz. Pchnięte drzwi otworzyły się do wewnątrz.
razem z iluzorycznymi pajęczynami wyglądającymi po otwarciu jak wycięty nożem kawałek grubego wojłoku. Za drzwiami były kręcone schody prowadzące w górę. Schody były strome i tak ciasne, że wchodzący nijak nie mogli uniknąć upaprania sobie ramion tynkiem ze ścian. Po kilku minutach sapania stawało się przed kolejnymi drzwiami. Tych nikomu już nie chciało się maskować. Za drzwiami była biblioteka, pełna ksiąg. Oprócz ksiąg, zwojów, papirusów i kilku różnych dziwnych eksponatów nie było tam nic. Na nic więcej nie starczyło miejsca. Sterty inkunabułów leżały po prostu wszędzie. Nie można było kroku zrobić, by nie potknąć się o coś takiego jak Summarium Philosophicum Nicolasa Flamela, Kitab al-Mansuri Razesa, De Expositione Specierum Morienusa czy De Imagine Mundi Gervasego Stilbury. Przy każdym nieuważnym kroku boleśnie ranił kostkę okuty róg oprawy dzieła tej miary, co Semita Recta Alberta Wielkiego, Perspektywa Vitellona czy Illustria Miracula Cezarego z Heisterbachu. Starczyło niebacznie potrącić regał, a na głowę spadała w tumanie kurzu Filozofia de arte occulta Artefiusza, de universo Wilhelma z Auvergni lub Opus de natura rerum Tomasza z Cantempré. W całym tym bajzlu można było niechcący wpaść na coś lub przypadkiem dotknąć czegoś, czego nie zalecało się dotykać bez zachowania nadzwyczajnej ostrożności. Zdarzało się bowiem, że grymuary, traktaty o magii i spisy zaklęć rzucały czary same i samoistnie. Wystarczyło niebacznie ruszyć, stuknąć, puknąć i nieszczęście gotowe. Szczególnie niebezpieczny był pod tym względem Grand Grimoire. Wielce groźnymi potrafiły okazać się też Aldaraia i Lemegeton. Już za drugą wizytą pod Archaniołem Reinevan miał pecha strącić z zawalonego księgami i zwojami stołu grube tomiszcze, którym był ni mniej, ni więcej Liber de Nyarlathotep. W tej samej chwili, gdy starożytny i lepki od tłustego kurzu inkunabu rymnął o podłogę, ściany zadrżały i eksplodowały 4 z 6 stojących na szafie słojów z homunculusami. Jeden homunculus zamienił się w bezpiórego ptaka, drugi w coś w rodzaju ośmiornicy, trzeci w szkarłatnego i agresywnego skorpiona, a czwarty w zminiaturyzowanego papieża w szatach pontyfikalnych. Zanim ktokolwiek zdołał cokolwiek przedsięwziąć, wszystkie 4 rozpłynęły się w zieloną i obrzydliwie cuchnącą maść, przy czym karłowaty papież zdążył jeszcze wyskrzeczeć Beati Immaculati Tchulchuftaga. Było od cholery sprzątania. Incydent większość archanielskich czarodziejów rozbawił, kilku jednak poczuciem humoru nie grzeszyło i Reinevan nie zyskał, mówiąc oględnie, zanadto w ich oczach, ale tylko jeden z magików długo jeszcze po zdarzeniu patrzył na niego wilkiem i mocno dawał mu odczuć, czym jest antypatia. Tym ostatnim był, jak łatwo się domyślić, bibliotekarz i opiekun księgozbioru. Witaj, Szczepanie. Szczepan Zdrachotusz, opiekun księgozbioru, uniósł głowę z nad bogato iluminowanych stronic Archidoxo Magicum Apoloniusza Stiany. A witaj, Reinevan. Uśmiechnął się. Miło cię znowu widzieć. Dawnoś nie zachodził. Kosztowało Reinevana sporo zabiegów, by po bibliotecznej gafie uzdrowić stosunki ze Szczepanem Zdrachotusz. Ale dokonał tego i to z efektem przewyższającym oczekiwania. To zaś... Bibliotekarz podrapał się w nos palcami brudnymi od kurzu. Snadnie pan Charley, o którym tyle słyszałem. Powitać, powitać. Pochodzący ze starej morawskiej szlachty Szczepan Zdrachotusz był zakonnikiem, augustianinem i oczywiście czarnoksiężnikiem. Z magami kongregacji Archanioła znał się z dawien dawna z uniwersytetu, ale na stałe przeniósł się do aptecznej kryjówki w roku 1420, po tym jak jego hradczański klasztor uległ splądrowaniu i spaleniu. W odróżnieniu od reszty magików, apteki, a raczej biblioteki, nie opuszczał prawie nigdy. Na mieście nie bywał. Był chodzącym bibliotecznym katalogiem. Wiedział o każdej księdze i każdą potrafił szybko zlokalizować. W warunkach panującego w pomieszczeniu chaosu była to umiejętność po prostu nieoszacowana.
Reinevan bardzo sobie chwalił przyjaźń z Morajaninem i spędzał w bibliotece długie godziny. Zainteresowany był ziołolecznictwem i farmaceutyką, a księgozbiór Archanioła był pod tym względem prawdziwą kopalnią wiedzy. Oprócz zielników, lekospisów i farmakopej klasycznych i znanych, jak te Dioscuridesa, Strabona, Avicenny, Hildegardy z Bingen czy Mikołaja Przełożonego, biblioteka kryła prawdziwe skarby. Była tam Kitab Sir al-Asar Gebera, była Sefer Hamilkahot, Szabetaja Donolo, były nieznane dzieła Maimonidesa, Haliego, Apulejusza, Herady z Landsbergu, jak też i inne Antidotaria, Dispensatoria i Ricetaria, jakich Reinevan nigdy dotąd nie widział i o jakich nigdy nie słyszał i wątpił, by o nich słyszano na uniwersytetach. Dobra. Szczepan Zdrahotusz zamknął księgę i wstał. Idziemy do dolnej izby, trafimy bodaj w sam czas, bo pewnie niedługo będzie koniec. Swoją drogą, dość to ekstrawaganckie zaczynać koniurację nie o północy, jak każdy normalny i szanujący się czarodziej, lecz o pierwszej godzinie dnia. No ale cóż, nie mnie krytykować poczynania kogoś takiego jak Walde Venerandus et Eximius Vincenti Refin Axleben Salzburga. Żyjąca legenda, chodząca sława i mistrz nad mistrze. Ha! Jestem prawdziwie ciekaw, jak mistrzowi nad mistrze powiedzie się z Samsonem. Przybył wczoraj? Wczoraj na odwieczerz. Zjadł, wypił, zaciekawił się, w czym nam pomóc mógłby. No to przedstawiliśmy mu Samsona. Venerandus zerwał się i chciał wychodzić, przekonany, że z niego kpimy. Samson zastosował tę samą sztuczkę, której użył wobec nas w zeszłym roku. Pozdrowił go po łacinie, a powtórzył w koine i po aramejsku. Trzeba było widzieć minę czcigodnego mistrza Wincentego. Ale to podziałało podobnie jak ongi w naszym przypadku. Czcigodny Vincenty Refin spojrzał na Samsona ciekawiej i łaskawiej. Ba, uśmiechnął się nawet na tyle, na ile pozwalały mu mięśnie twarzy. Permanentnie zastygłe w grymasie, tyleż posępnym, co aroganckim. Potem zamknęli się obaj w okultum. Tylko we dwóch? Mistrz nad mistrze. Uśmiechnął się Morawianin. Jest ekstrawagancki także pod tym względem. Przedkłada dyskrecję, nawet jeśli ociera się to o duży nietakt, by nie rzec insult. Stary znachor jest tu zaraza gościem. Mnie to nie przeszkadza, mam to gdzieś. Bezdichowski jest ponad takie rzeczy, ale Fraundienst, Tegendorf, Telesma, mówiąc oględnie, są wściekli i serdecznie życzą Axlebenowi porażki. Życzenie to spełni się, moim zdaniem. He? On popełnia ten sam błąd, co my w Trzech Króli. Pamiętasz, Reinmarze? Pamiętam. No, pośpieszajmy zatem. Tędy, panie Szarleju, tędy. Z biblioteki wychodziło się na krużganek. Z krużganka droga wiodła schodami w dół do przyziemia, gdzie stawało się przed okutymi żelazem drzwiami. Na drzwiach umieszczony był rysunek. Owal, w którym widniał spiżowy wąż Mojżesza, Serpens Mercurialis. Nad wężem wyobrażony był kielich, z którego wyrastały słońce i księżyc. Poniżej połyskiwały litery vitriol, składające się na visita inferiora terre rectificando inveniens occultum lapidem, sekretną, transmutacyjną formułę alchemików. Szczepan Zdrahotusz dotknął drzwi, wymówił zaklęcie. Drzwi otwarły się ze zgrzytem i skrzypem. Weszli. Szarlej westchnął głęboko. Nieźle. Mruknął, rozglądając się. Nieźle, przyznaję. Mnie? Uśmiechnął się Reinevan. Za pierwszym razem też zatkało. Potem przywykłem. W zajmującym ogromną winiarską piwnicę, alchemicznym laboratorium, praca nie ustawała. Zawsze coś się działo, czy to w świątek, czy w piątek, czy w niedzielę. Nigdy nie wygasały piece i atanory, grzejąc niemiłosiernie, co dało się cenić, zwłaszcza porą zimową, a także latem, jeśli zdarzyło się zimne. W atanorach dokonywały się kalcynacja i wyżarzanie. Najrozmaitsze substancje przechodziły od fazy albedo do fazy nigredo, wydzielając przy przechodzeniu okropny smród. W
kolbach cięgiem coś się filtrowało, destylowało, względnie ekstrahowało, czemu towarzyszyły burzliwe eferwescencje i smród jeszcze straszniejszy. W wielkich aludelach kwasy działały na metale, po czym metale nieszlachetne transmutowały w szlachetne z lepszym lub gorszym efektem. Bulgotał w tyglach merkuriusz, czyli argentum vivum, topiła się w kupelach siarka, wydzielała w retortach nitra i osadzała sól, a wziewy wyciskały łzy z oczu. Coś tam się rozpuszczało, coś koagulowało, a coś sublimowało. Pryskał na wszechstronny kwas, wypalając dziurki w stronicach leżących na stołach bezcennych egzemplarzy De Quinta Essentia, Raimunda Lulla, Speculum Alchemie, Rogera Bacona i Teatrum Chemicum Arnolda Villanowy. Na podłodze stały cuchnąc potwornie kubły pełne caput mortuum. Zwykle, także i wtedy, gdy Svatopluk Fraudinst przyprowadził tu Reinevana po raz pierwszy, w laboratorium pracowało co najmniej trzech lub czterech alchemików. Dziś wyjątkowo był tylko jeden. Dzień dobry, mistrzu Edlingerze. Proszę nie podchodzić. Warknął alchemik, nie odrywając oczu od wielkiej kolby umieszczonej w podgrzewanym piasku. Gotowe wybuchnąć. Edlingera Brema, licencjata w Heidelbergu, poznał w Moguncji, zaprosił i przywiózł do Głubczyc książę Wacław, syn Przemka Opawskiego. Jakiś czas zaznajamiał mistrz Edlinger młodego księcia z alchemiczną teorią i praktyką. Wacław miał, jak wielu współczesnych mu książąt, zajoba na punkcie alchemii i kamienia filozofów. Brem żył więc w splendorach i dobrobycie do czasu, gdy wzięła go pod lupę inkwizycja. Gdy w głupczyckim powietrzu zapachniało stosem, alchemik uciekł do Pragi na uniwersytet, gdzie zastała go burza roku 1419. Wyróżniający się, obcy, źle mówiący po czesku Niemiec, przeżyłby z pewnością trudne chwile, ale poznali się na nim i ocalili magicy z Archanioła. Edlinger Brem ujął kolbę w żelazne kleszcze i wlał bulgocący niebieskawy płyn do miski pełnej czegoś, co wyglądało jak żabi skrzek. Zasyczało, zadymiło, ohydnie zaśmierdziało. Sakradoner Wetter Himmelkreuz, alleluja! Było jasne, że alchemik spodziewał się lepszego efektu. Ein total skurwene Sache. Scheiße, scheiße und noch einmal scheiße. Wy tu jeszcze jesteście? Jestem zajęty. Aha, rozumiem. Idziecie zobaczyć, jak Achslebenowi poszło z Samsonem. Tak, 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 właśnie. Potwierdził Szczepan z Drachotusz. Idziemy. A ty nie? W zasadzie... Edlinger Brem wytarł ręce w szmatę, wzrokiem pełnym żalu zmierzył miskę dymiącego skrzeku. W zasadzie to mogę iść. Nic mnie już tu nie trzyma. W głębi alchemicznej pracowni, w niepozornym kącie za niepozorną kotarą, kryły się drzwiczki. Dla niewtajemniczonego, gdyby takowy kiedykolwiek zdołał tu dotrzeć, za drzwiczkami był składzik, pełen skrzynek, beczułek i butli. Wtajemniczeni poruszali ukrytą wewnątrz jednej z beczek dźwignię, wymawiali zaklęcie, a ściana usuwała się, odsłaniając ciemny otwór, z którego wiało grobem. Takie przynajmniej miało się wrażenie za pierwszym razem. Edlinger Brem magicznie zapalił magiczną latarnię i poprowadził. Szczepan z Drachotusz, Reinevan i Szarlej weszli za nim na schody wijące się spiralą wzdłuż ścian mrocznego i pozornie bezdennego szybu. Z dołu biło zimno i wilgoć. Szczepan z Drachotusz odwrócił się. Pamiętasz, Reinevan? Nie w pałacowe zaiste podsienia, lecz w naturalną weszliśmy jaskinię o chropowatym dnie i pełną cienia. Samson Miodek. Domyślił się natychmiast Szarlej. Znaczy, chciałem powiedzieć, Dante Alighieri, boska komedia. Ulubiony utwór poetycki naszego drucha. Nie ma wątpliwości. Uśmiechnął się Morawianin. Że ulubiony... bo nader często przywoływany, zwłaszcza tu, na tych schodach,
waszemu druhowi przypomniał się niejeden cytat z Inferna. Waście, jak widzę, dobrze znasz go z tej strony. Na końcu świata poznałbym go po tym. Głęboko schodami nie schodzili, tylko dwie kondygnacje. Szyb był znacznie głębszy. Schody ginęły w czarnym mroku, z którego dobiegał plusk wody. Naturalna pieczara, historię której skrywała niepamięć, sięgała poziomu Wełtawy. Kto i kiedy odkrył jaskinię, kto i do czego ją wykorzystywał, czyją spuścizną było stojące tu od wieków maskujące wejście do pieczary domostwo, nie wiedział nikt. Najwięcej wskazywało na Celtów. Ściany jaskini pokrywały w pół zatarte, zarośnięte mchem reliefy i malowidła, wśród których dominowały charakterystyczne, misternie przeplatane ornamenty i wypełnione meandrującymi liniami koła. Tu i ówdzie pojawiały się nie mniej charakterystyczne dziki, jelenie, konie i rogate postacie ludzkie. Edlinger pchnął masywne drzwi. Weszli. W podziemnej izbie, zwanej Dolną, siedziała przy zastawionym stole reszta magów Archanioła. Svatopluk Fraudinst, Radim Tvrdik, Jost Dunn, Walter von Tegendorf oraz Jan Bezdiechowski z Bezdiechowa. Jost Dunn, zwany Telesmą, był podobnie jak Szczepan z Drachotusz niegdyś mnichem, zdradzały to włosy. Po odrośnięciu wygolonej tonsury nieporządne, kosmykami wystające znad uszu, przez co właściciel fryzury wyglądał trochę jak puchacz. Z tego, co Reinevan o nim wiedział, Telesma od młodych lat uprawiał ora et labora w klasztorze benedyktynów w Opatowicach. Tam też miał pierwsze kontakty z naukami tajemnymi. Potem studiował w Heidelbergu, gdzie wiedzę magiczną doskonalił. Był absolutnym autorytetem, gdy szło o talizmany. Zarówno w zakresie teoretycznej wiedzy o przedmiocie, jak i w praktycznym wykonywaniu amuletów. Stawiał też całkiem udatne horoskopy, którymi handlował. Sprzedawał różnym łże-prorokom, pseudoastrologom i niby wróżom, nieźle na tym zarabiając. Obok utargu apteki zarobki Joszta Duna stanowiły podstawowe źródło dochodu kongregacji. Niemłody już Walter von Tegendorf był wychowankiem Wiednia, Bolonii, Coimbry i Salamanki, mającym facultas docendi we wszystkich tych uczelniach. Cechował go wielki, nabożny wręcz, szacunek dla medycyny, alchemii i magii arabskiej. Zwłaszcza dla Gebera i Al-Kindiego, czyli jak mawiał on sam, dla Musy Zafara el-Sufi al-Jabira i Jakuba ibn Sabah al-Kindiego. Fascynacje Tegendorfa znalazły wyraz w jego podejściu do sprawy Samsona. W jego opinii wszystkiemu winne były dżinny. Samson w obecnej postaci, twierdził, jest Majnunem, czyli człowiekiem, w ciele którego możniejszy dżinn uwięził za karę pokonanego mniejszego dżinna. Na takie uwięzienie, orzekł niemiecki czarodziej, sposobu nie ma. Jedyne, co można, to dobrze się sprawować i czekać na amnestię. Reverendissimus doktor Jan Bezdiechowski z Bezdiechowa był najstarszym, najbardziej doświadczonym i najbardziej szanowanym spośród czarnoksiężników Archanioła. Mało kto coś wiedział o nim bliżej. On sam nie lubił o sobie mówić i nie mówił. Lat liczył, co samo w sobie graniczyło z cudem i świadczyło o niebyle jakich mocach magicznych, nie mniej niż 70. Wiedziano bowiem, że wykładał na Sorbonie za panowania króla Karola V Mądrego, zmarłego w 1380. A zgodnie z przepisami, wykładowca uniwersytecki musiał mieć ukończone 21 lat. Wśród uczelni, w których się kształcił i na których wykładał, były z pewnością Paryż, Padwa, Montpellier i Praga. I z pewnością te cztery nie wyczerpywały listy. Krążyła plotka, że w Pradze Bezdiechowski wdał się w poważny spór i ostry personalny zatarg z rektorem, słynnym Janem Schindelem. Podłoże konfliktu, o którym Reinevan słychiwał już w czasie swoich studiów w Akademii, nie było znane.
Stało się jednak powodem odejścia Bezdychowskiego z uczelni i zerwania wszelkich z nią kontaktów. Po roku 1417 Bezdychowski po prostu znikł. Zachodzono w głowę, gdzie się podział. Rajnewan też zachodził. A teraz już wiedział. Witaj, młodzieńcze, rzekł Bezdychowski. On jeden z całego towarzystwa nie mówił Rajnewanowi po imieniu. Witaj i ty, panie Szarleju, którego sława cię wyprzedza. Zasłyszeliśmy, żeś już drugi rok u taborytów. Jak tam tedy na wojnie? Co tam słychać? Jan Bezdychowski jako jedyny z towarzystwa nie interesował się polityką. Wydarzenia wojenne, którymi żyła cała Praga, były starcowi równo obojętne. Pytał o nie przez grzeczność. Ano, na wojnie dobrze jest, odrzekł grzecznie Szarlej. Słuszna sprawa zwycięża, niesłuszna przegrywa. Nasi biją obcych, chciałem rzec, dobrzy biją złych. Znaczy, ład triumfuje nad chaosem, a Bóg się raduje. Ucieszył się stary czarownik. To naprawdę dobrze. Siądź przy mnie, panie Szarleju, opowiedz. Rajnewan dosiadł się do pozostałych magów. Radim Twrdik nalał mu wina, wnosząc z bukietu hiszpańskiego alikantu. Jak sprawy? Spytał Szczepan Zdrachotusz, ruchem głowy wskazując zamknięte drzwi prowadzące do okultum, sali dywinacji i koniuracji. Są rezultaty? Albo chociaż znaki na niebie i ziemi? Swatoplu Fraudin parsknął. Telesmater. Przy czym głowy nie uniósł z nadwygładzanego różem polerskim talizmanu. Hermeister Axleben, rzekł Tegendorf, woli pracować w pojedynkę. Nie lubi, gdy mu ktoś zagląda przez ramię. Pilnie strzeże swych tajemnych metod. A nawet przed tymi, którzy udzielają mu gościny, skomentował kwaśno Fraudins, demonstrując tym samym, za kogo ich ma. Za złodziei czyhających na jego sekrety. Przed snem chowa pewnie pod poduszkę trzos i ciżmy, byśmy mu ich nie ukradli. Zaczęło wschodzić słońca, wtrącił Radim Twrdik, widząc, że Rejnewana bardziej interesuje Samson Miodek niż opinie o Axlebenie. Rzeczywiście, sam na sam z obiektem, czyli z Samsonem. Nie chciał pomocy, choć proponowaliśmy. Nie prosił o nic, ani o instrumenty, ani o kadzidło, ani o aspergillium. Musi więc władać jakimś potężnym artefaktem. Albo prawdą jest, dorzucił Brem, to, co mówią o Manus Fortis. Nie należy go lekceważyć. Nie lekceważymy go, zapewnił Telesma. To wszak mimo wszystko własną osobą Wincenty Axleben, magnus experimentator et nigromanticus. Wiedzy o magii nie brakuje mu z pewnością. To mistrz. Ma więc prawo być nieco ekstrawaganckim. Jakież trudne słowo, wykrzywił się Fraudinst. W małej Szmiedawie, mojej wsi, na takich jak Axleben, nie mawiało się ekstrawagancki. Mawiało się prosto, przaśno i zwyczajnie pieprzony, nadęty ham. Jest. Nikt nie jest doskonały, skonstatował Tegendorf. Wincentego Axlebena wliczając, a że metody pracy ma dziwaczne, no cóż. Ocenimy, jak sprawdzają się takie metody, poznamy to i ocenimy, jak każe pismo ex fructibus eorum. Idę o zakład. Nie rezygnował Swatopluk. Że kwaśne i niewydarzone będą to frukta. Ktoś chce się założyć? Ja na pewno nie. Wzruszył ramionami Szczepan Zdrachotusz. Bo nie zbiera się winogron z ciernie ani z ostu fig. Axlebenowi nie uda się z Samsonem. Rezultat będzie taki sam, jak nasz w Trzech Króli. To znaczy żaden. Axlebena zgubi to samo, co zgubiło nas. Pycha i próżność.
Na żelaznym trójnogu tliło się i wiło delikatną smuszką dymu kadzidło fumigacyjne. Klasyczna, zalecana przez większość grymuarów mieszanka aloesu i gałki muszkatołowej. Samson, wprowadzony w trans, leżał na wielkim dębowym stole. Był całkowicie nagi. Na jego olbrzymim, niemal bezwłosym ciele widniały liczne znaki czarodziejskie i kabalistyczne, wypisane magicznym inkaustem z cynobru, aunu i kuperwasu. Ułożony i rozpostarty był tak, by jego głowa, ręce i nogi dotykały właściwych punktów na kręgu Salomona, hebrajskich liter lamet, fał, jod, kaf i nun. Otaczało go 9 czarnych świec, miseczka z solą i czara z wodą. Stojący w przeciwległych rogach stołu Tegendorf i Brem, obaj w luźnych szatach ceremonialnych, intonowali półgłosem nakazane przez obrzęd psalmy. Właśnie skończyli Ecce Quambonum i zaczynali Dominus Illuminatio Mea. Bezdiechowski zbliżył się. Miał na sobie białą szatę i długą na jakiś łokieć szpiczastą i poznaczoną hieroglifami czapkę. Dzierżył atamę. Obosieczny sztylet z rękojeścią ze słoniowej kości. Rekwizyt przy Goecji absolutnie nieodzowny. Atchame! Wyrzekł głośno. Ty, któryś jest Athanatos, nieznający śmierci, i któryś jest Athame, znakiem krwi. Coniuro te cito michi obedire. Hodomos, helon, heon. Homonoreum, Dominus illuminatio mea et salus mea quem tim mebo. Dominus protector vitae meae equo trepidabo. Bezdiechowski kolejno dotknął ostrzem atamę, płomienia świecy, wody i soli. Zaklinam cię, przemawiał za każdym razem. Istoto ognia, w imię mocy, niechaj cię odleci widmo i upiór nocny. Zaklinam cię, istoto wody, w imię mocy, wyrzuć z siebie nieczystość i skazę wszelką. W imię mocy, w imię Ambriela i Ehesatiela, bądź błogosławiona, istoto soli. Niechaj opuści cię zła wola demonów i niech dobro stwórcy w jej miejsce powróci. Asystujący starcowi Sfato Pluk Fraudinst zbliżył się, podał mu arktrawę, nóż zakończony hakiem. Bezdiechowski wykonał nim w powietrzu 4 rytualne ruchy. Przez wszystkie imiona Boga, przez Adonai, El, Elohim, Elohe, Zebotch, Elion, Eskeriche, Jah, Tegrammatum, Sadai, rozkazujemy wam, demony tu krążące i w swej astralnej postaci obecne, byście stawiły się przed nami w formie grzecznej, ludzkim kształcie, ni żadną nieskażone deformacją, ni potwornością, zdolne do mowy składanej i rozumnej, zdolne odpowiadać na pytania, które wam postawione będą. Przybywajcie i bądźcie nam posłuszne. Rozkazuję wam przez Daniela, Gediela, Teondoniela, przez Clarimum, Habdanum, Inglotum, przybywajcie! Naturalnie nic się nie stało. Nikt nie przybył i nikt się nie stawił. Ale na tym etapie koniuracji było to raczej normalne. Ego vos invoco, podjął Bezdiechowski, wznosząc arktrawę. Et invocando vos coniure per eum cui obdendium omnes creature e per hoc nomen ineffabile
telegrammatum Jehova in quo es plasmatum omne seculum quo audito elementa corum ar concutitur mare retrogaditur ignis extinguitur terra tremit omnestve exercitus celestium terrestrium et infernorum tremunt et turbantur. Venite, venite, quid tardatis, imperat vobis rex regum Titeip Asia hyn, jen, minosel, ahadam, vai, ei, ha, ei, exe, el, el, va, va, va. W miarę wypowiadanych zaklęć głos maga rósł, sięgał coraz wyższych rejestrów. Pod koniec było to już niemal wycie, nieludzki, nienaturalny wizg. Powietrze wibrowało wyczuwalnie, świece zaiskrzyły i przygasły. Nagle zaśmierdziało zwierzyńcem, powiało smrodem zgnilizny i lwiego moczu. Mrok, który wypełnił izbę, zgęstniał, nabrał kształtu, wzdął się niczym kumulus. Wewnątrz kumulusa coś się poruszało, przelewało, wiło niczym węgorze w worku, niczym kłębowisko żmij. Reinevan widział, jak w kłębowisku zapłonęły nagle przekrwione ślepia, jak zakłapały straszne zębate szczęki, jak zamajaczyły monstrualne fizjonomie. Jego podziw jął szybko zmieniać się w popłoch. Nie tylko ze strachu przed tą koszmarną potwornością, również na myśl, że Samsona może rzeczywiście coś z nią łączyć. Ale Jan Bezdiechowski z Bezdiechowa? Kwestii to nie ulegało. Był potężnym magiem. Miał sprawy pod kontrolą. Pod siłą jego zaklęcia posypał się tynk z powały, płomienie świec zmieniły barwę na czerwoną, a potem na niebieską. Rozległ się ryk i huk i makabryczne żmijowisko zastygło w antracytowo-czarną kulę, której powierzchnia, zdawało się, pochłania światło. Po następnym zaklęciu kula znikła ze świstem. Leżący na stole Samson Miodek wyprężył się, zadygotał, a potem osłabł i leżał nieruchomo. Przez Krataresa, przemówił Bezdychowski. Przez kapitela, wzywam cię, istoto, mów, kim jesteś, prawdziwie i bez kłamstwa mów, kim i czym jesteś? Ciało Samsona znowu zadrżało silnie. Verum sine mendacio certum et verissimo, przemówił jego zmieniony nieco głos. Quod est inferius est sicut, quod est superius, et quod est superius est sicut, quod est inferius ad per petranda miracula reunius. Siedzący obok Leinevana Radim Twrdik westchnął głośno. Szczepan Zdrachotusz zaklął pod nosem. To jest... wyjaśnił szeptem, widząc jego pytający wzrok. To jest tabula smaragdina. On mówi słowami Hermesa Trismegistosa. Jakby drwił sobie z nas, dokończył szeptem Joszt Dun. Na Alfaroza, wzniósł ręce Jan Bezdychowski. Na Bedrimubala per signum dominitao, kim jesteś? Mów, gdzie prawda? Oddzielaj ziemię od ognia, odpowiedział prawie natychmiast głos Samsona. Z wielką dbałością oddzielaj to, co subtelne, od tego, co gęste. A potencja wzniesie się z ziemi w niebo, po czym znów się na ziemię opuści i weźmie w siebie moce wszelkich istot wyższych i niższych. Wtenczas posiędziesz chwałę tego świata, a wszelka ciemność cię odbierze. Vazotas!
Zamarat! Katipa! Zakrzyczał Bezdychowski. Astroskio! Abedunabal! Asa! Mów! Wzywam cię do mówienia! Długą chwilę panowała cisza, przerywana wyłącznie skwierczeniem świec. Completum est. Rozległ się wreszcie spokojny głos Samsona. Completum est quod dixi de operatione solis. Nie pomogły zaklęcia ni imiona Boga. Nie pomógł ani Astroschio, ani Abedumabal. Nie pomogły rytualne gesty wykonywane nad Samsonem za pomocą Adhame i Arktrawy. Nie pomogły kadzidlane sufumigacje. Nie pomogło aspergillum z werbeny, barwinka, szałwi, mięty i rozmarynu. Bezsilny okazał się zarówno większy, jak i mniejszy klucz Salomona. Nie lepiej spisały się Enchiridrion i Grand Grimoire. Magia omal nie rozsadziła budynku, ale Samson nie odezwał się już ani słowem. Czarodzieje Archanioła udali, że nie przejmują się fiaskiem. Mówili, że nic, to, że pierwsze koty za płoty i że jeszcze się zobaczy. Jan Bezdiechowski, któremu robienie dobrej miny przychodziło najtrudniej, zdobył się tylko na przypomnienie kilku podobnych przypadków wymiany osobowości. Szło m.in. o kazus Poppona von Osterna, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Powiało pesymizmem, albowiem w owym przypadku wszystkie zabiegi pruskich czarodziejów spełzły na niczym. Poppo von Osterny do końca życia, do swej śmierci w 1256, był inny. Czego zresztą nikt nie żałował. Prawdziwy Poppo strasznym był bowiem skurwysynem. Teggendorf był dobrej myśli. Infortunium przypisywał zwykłemu pechowi. Powoływał się na Alkindiego i niestrudzenie bajał o szejtanach, gulach, dżinnach i ifritach. Fraudinst i Edlinger Brem winili dies egiptiacji. Pechowe dni egipskie. Do takich ich zdaniem należał ów pamiętny piątek 31 sierpnia 1425, dzień egzorcyzmów w śląskim klasztorze benedyktynów. Zła egipska aura, mówili, skaziła wówczas egzorcyzm i jego efekty. Rzecz stała się przez to krańcowo nietypowa i odwrócić ją będzie trudno. Telesma z kolei uważał, że niczego nie osiągnie się bez talizmanów. I obiecał wyprodukować odpowiednie talizmany. Radim Twrdik, nim go opieprzono, bąkał coś o golemach i szemach. Szczepan Zdrachotusz natomiast skrytykował in toto, przyjętą przez magików strategię i taktykę. Błąd, twierdził, tkwi nie tyle w metodzie, bo ta jest wtórna, ile w celu, jaki sobie postawiono. Przy prostym i niepodlegającym debacie założeniu, że osobowość i duch Samsona Miotka zostały niewiadomą mocą przetransplantowane w ciało głupawego Waligury, wysiłki winny iść w kierunku odwrócenia procesu. Innymi słowy, ku odkryciu czynnika sprawczego, albowiem nihil fit sine causa. Odkrywszy ową causa efficiens, da się być może proces odwrócić. A co czynią magowie Archanioła? Koncentrują się na próbach rozwiania tajemnicy, odkrycia sekretu, którego sam Samson w sposób wyraźny zdradzić nie chce lub nie może. Usiłując dociec, kim lub czym Samson jest, czarodzieje dążą do zaspokojenia własnej ciekawości i próżności. Postępują jak lekarze diagnozujący i badający zagadkową chorobę dla samego poznania. Bez cienia względu i współczucia dla człowieka ową chorobą dotkniętego. Magicy obruszyli się i zakrzyczeli Morawianina. Przed przystąpieniem do leczenia nawiązali do metafory: konieczne jest dogłębne rozpoznanie choroby. Scire, cytowali Arystotelesa, est causam rei cognoscere. To, kim lub czym naprawdę Samson jest, stanowi element kluczowy. Używając dalej porównań medycznych, sekret i incognito Samsona to nie tylko objawy, ale i sam nexus, samo jądro, sama istota choroby. Jeśli choroba ma być wyleczona, sekret musi zostać odkryty.
odkrywano więc z zapałem i ferworem i bez cienia rezultatu. Samson tymczasem zdążył zaprzyjaźnić się ze wszystkimi magikami Archanioła. Z Janem Bezdiechowskim godzinami debatował o Bogu i naturze. Z Edlingerem Bremem całymi dniami stał przy alembikach i retortach z hasłem Solve et coagula na ustach. Z Tegendorfem dyskutował teorie arabskich hakimów i żydowskich kabalistów. Ze Szczepanem Zdrachotusz ślęczał nad nieznanymi, a mocno zniszczonymi manuskryptami Piotra di Abano i Cecca d'Ascoli. Z Josztem Dunem produkował talizmany, które później obaj testowali na mieście. Z Radimem Twrdikiem chodził nad Wełtawę po szlam do produkcji golemów. Dla Benesza Kejwala robił jako półgłówek interwencyjne zakupy w konkurencyjnych aptekach. Ze wszystkimi grał w karty, pił i śpiewał. Czarodzieje polubili Samsona Miotka. Rejnewan nie mógł opędzić się od myśli, że tak bardzo, iż całkowicie zaniechali działań mogących pociągnąć za sobą rozstanie z nim. Drzwi prowadzące do kultum otwarły się i wyszedł stamtąd Wincenty Refin Axleben. Zebrawszy fałdy czarnej szaty, siadł za stół, duszkiem wypił kielich alikantu. Siedział wśród ciszy i milczenia, sam również się nie odzywając. Był blady i spocony. Pot przykleił mu rzadkie włosy do skroni i ciemienia. Wincenty Refin Axleben gościł w Pradze przejazdem. Z Salzburga, gdzie mieszkał, zmierzał do Krakowa z serią wykładów w tamtejszej akademii. Z Krakowa czarownik planował jechać do Gdańska, stamtąd zaś przez Królewiec do Rygi, Dorpatu i Parnawy. Z tego, co Rejnewan zasłyszał, ostatecznym celem podróży Axlebena była Uppsala. Zasłyszał i inne rzeczy. To, że Axleben, lubo czarodziej możny, zdolny i sławny, nie cieszy się szacunkiem, albowiem uprawia źle widzianą nekromancję i demonomancję. Igraszki z trupami i złymi duchami przyniosły mu w wielu środowiskach bojkot towarzyski. Plotka przypisywała mu znajomość i umiejętność posługiwania się manus fortis, potężną ręką, niesłychanie silnym czarem, mogącym być rzuconym jednym ruchem dłoni. Pogłoski czyniły też z Axlebena jednego z przywódców i czołowych ideologów wschodnioeuropejskich waldensów i zwolenników nauk Joachima Sfiore. Łączono go też z lombardzką Stregerią. Znane były też bardzo bliskie związki Axlebena z braterstwem i siostrzeństwem wolnego ducha. Czarnoksiężników Archanioła mocno dziwiło, że na czas swego pobytu w Pradze Axleben skorzystał z gościny u nich, nie zaś w domu pod Czarną Różą, tajnej praskiej siedzibie braterstwa. Jedni przypisywali to przyjaznym stosunkom Axlebena z Janem Bezdiechowskim, drudzy podejrzewali, że nekromanta chce upiec jakąś własną pieczeń. O tym... Axleben uniósł wreszcie głowę, powiódł po zgromadzeniu spojrzeniem. Byście dali mi tego waszego Samsona na zawsze. Mowy być nie może, co? Rejnewan już unosił się z ostrą repliką na ustach, powstrzymał go jednak kuksaniec Szarleja. Nekromanta nawet tego nie zauważył. Odpowiedzi wyglądało, szukał wyłącznie w oczach i twarzy Jana Bezdychowskiego. Zobaczył odpowiedź, skrzywił wargi. No jasne, rozumiem. A szkoda. Chętnie bym z tym jegomościem jeszcze pokonwersował. Osobnik to czytany. W mowie gładki i bardzo dowcipny. Bardzo, bardzo dowcipny. Brawo, Samsonie, szepnął Fraudinst. Poczęstował go, odszepnął Telesma. Szmaragdową tablicą. Nie uwierzycie. Axleben zdecydował udać, że szeptów nie słyszał. Co też mi powiedział, będąc uśpionym. Dlatego też zachowam to dla siebie. Po co gadać, skoro nie uwierzycie. Powiem jeno,
że udzielił mi w transie kilku rad. Do niektórych i owszem, spróbuję się zastosować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Erudyta i poliglota z gębą kretyna. Podjął po chwili, którą poświęcił Alicantowi. Uraczył mnie oprócz licznych innych przydługim cytatem z Boskiej Komedii. Napomniał, bym nie ulegał pokusom próżności. Bym pamiętał, że wszystko marność, a żadna przewina nie zostanie bez kary. Bo spośród czarowników, co prawda, Alberta Wielkiego spotyka Dante w raju, ale Michał Szkot, Gwidon Bonetti i Ascent ukarani za nekromancję, potępieni są w Inferna kręgu ósmym, w Malebolgę, złych dołach, w Jarze czwartym. Jęczą tam i płaczą, ronią łzy rzęsiste, a szatani w ramach mąk przekręcili im szyję i głowy przodem do tyłu, skutkiem czego łzy te ciekną im po dupach. Miła perspektywa, co? A deklamował mi to, trzeba dodać, wasz Samson z najczystszym akcentem toskańskim. Szczepan, Zdrachotusz i Szarlej wymienili uśmiechy i znaczące spojrzenia. Axleben pokosił na nich podkrążone oczy, dał Twrdikowi znak, że może mu znowu dolać do kielicha. Przez moment, oznajmił, przeszło mi przez myśl, a nuż to diabeł, sam diabeł wcielony. Ha. Nie mówcie, że i wam coś takiego nie zaświtało. Toż to sztuczka diabelska, iście podręcznikowa. Omamić? Obałamucić, oszukać pozorem? Diabolus potest, jak chcą klasycy. Sensum hominis exteriorem, immutare et illudere. Może to uczynić na wiele sposobów. Choćby przeobrażając sam organ zmysłu, czyli nasze oko, domieszawszy czegoś do ocznej substancji, przez co przedmiot, na który patrzymy, postrzegamy takim, jakim demon chce, byśmy postrzegali. Pisali o tym przed laty Bonaventura, Pselos, Piotr Lombard, pisał Vitellon, pisał Mikołaj Magni z Jawora. Nie od rzeczy byłoby sobie dzieła wymienionych przypomnieć. Bałwan, szepnął Fraudins. Axleben znowu udał, że nie słyszy. Stwierdzam jednak, zaakcentował stwierdzenie pacnięciem dłonią o stół, że nie mamy tu do czynienia ani z diabłem, ani z przypadkiem opętania demonicznego. Ingerencja demonów w życie ludzkie jest możliwa i zdarza się wcale często. Dość widzieliśmy, by w to nie wątpić. Ale jest to zjawisko zgodne z wolą Stwórcy, który pozwala nań ad glorie sue ostensionem vel ad peccati penitentiam sive ad peccantis correctionem sive ad nostram erudicionem. Demon sam w sobie nie jest sprawcą. Demon to incentor, excitator i impelator, wspomagacz, podżegacz i nakłaniacz, ten, który wzmaga śpiące w nas zło i podżega do złych uczynków naszą grzeszną naturę. A ja... Dokończył. Nie znajduję niczego złego w człowieku, którego poleciliście mi zbadać. W nim, wiem, że brzmi to śmiesznie, nie ma nawet śladu zła. Na waszych twarzach widzę zresztą wypisane, że sami też doszliście do podobnego wniosku. I jeszcze jedno widzę tam wypisane. Ogromne pragnienie, bym wreszcie przyznał się do klęski. Uznał się za pokonanego. Wyznał, że niczego nie osiągnął. Wyznaję więc. Poniosłem klęskę. Niczego nie osiągnąłem. Zadowoleni? Świetnie. Chodźmy więc do jakiejś karczmy, bom zgłodniał.
Od czasu ostatniej wizyty w Pradze marzę wręcz o tutejszych knedlikach i kapuście. Że macie takie miny? Sądziłem, że uraduje was moja porażka. Co też wy, mistrzu Wincenty? Uśmiechnął się nieszczerze Fraudienst. Co innego nas martwi. Jeśli wyście nie byli w stanie dociec istoty zjawiska... Kto powiedział? Wyprostował się nekromanta. Że nie byłem w stanie. Byłem i dociekłem. Perisprit pozytywny. Powiedział, nacieszywszy się pełną skupienia i oczekiwaną ciszą. Mówi wam coś to określenie? Niepotrzebnie pytam. Z pewnością mówi... O tym, że istnieje coś takiego jak perisprit krążący, słyszeliście z pewnością również. Rzecz jest dość dobrze opisana w fachowych księgach, do których serdecznie radzę zajrzeć. Radzę. Kontynuował Axleben, wcale nie przejmując się nienawistnymi spojrzeniami czarodziejów Archanioła. Przestudiować przypadek Poppona von Osterny, wielkiego mistrza zakonu Panny Marii domu niemieckiego, jak również zupełnie podobny, ba, identyczny w swej naturze casus Lucilli, córki Marka Aureliusza. Może pamiętacie? Nie? To sobie przypomnijcie. Z tym waszym Samsonem stało się to samo, co z Lucillą i Popponem. Istota zjawiska to perisprit pozytywny i perisprit krążący. Tak właśnie. Wiem to. Niestety wiedza nie wystarcza. Nic nie potrafię z tym zrobić. Znaczy, nie zdołałem i nie zdołam pomóc owemu Samsonowi. Chodźmy na obiad. Jeśli wy nie zdołaliście... Zmrużył oczy Szczepan z Drachotusz. Któżże zdoła? Rupilius... Ślązak. Odrzekł natychmiast Axleben. Nikt inny. To on... Przerwał dość skonfundowane milczenie Teggendorf. Jeszcze żyje? I w ogóle istnieje? Szepnął do Telesmy Twrdik. Żyje. I jest największym żyjącym specjalistą w zakresie ciał i bytów astralnych. Jeśli ktoś może tu pomóc, to tylko on. Chodźmy na obiad. Ach, byłbym zapomniał. Nekromanta odnalazł wzrokiem Reinevana i spojrzał mu w oczy. Tyś jest jego przyjacielem, młodzieńcze. Stwierdził, nie zapytał. Imię twe Reinevan. Reinevan przełknął ślinę, potwierdził kiwnięciem głowy. Będąc w transie, w Samson wieszczył. Rzekł beznamiętnie Axleben. Wieszczba była kilkakrotnie powtórzona, wyraźna, czytelna, dokładna. Tyczyła właśnie ciebie. Masz się strzec baby i panny. Tak się składa... Nekromanta zmroził spojrzeniem szydercze uśmiechy Szarleja i Twrdika. Tak się składa, że wiem, w czym rzecz. Baba i panna to dwie słynne wieże. Nie mniej słynnego zamku Troski na Podkarkonoszu. Strzeż się zamku Troski, młodzieńczy zwany Reinevanem. Szczęśliwym trafem. Wykrztusił Reinevan. Nie wybieram się w tamte strony. Trafem jest co innego. Rzucił przez ramię Axleben, ruszając w stronę drzwi. To, że Rupilius Ślązak, jedyna osoba, która w mojej opinii może pomóc twojemu Samsonowi, od dobrych 10 lat mieszka w Czechach. Na zamku Troski właśnie.